Witam Was serdecznie na nieplanowanym wyjeździe do Pszczyny spod pomnika Powstańców Śląskich w Pszczynie. Mam nadzieję, że się będę odzywał częściej, bo nie widzę, żeby było dużo ludzi. Także do zobaczenia za chwilę. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, czemu tu w Pszczynie jest tyle śląskich flag, bo jest faktycznie na każdej latarni, na każdym domu, to tak, dzisiaj mamy święto flagi, śląskiej flagi, naszej flagi. Złocisty orzeł na niebieskim tle. Patrzcie, nawet na centralnym placu. Jestem za. Właśnie wyszedłem z zamku. Aha, może w cieniu stanę? O, lepiej. Ale nie będzie filmu z środka, bo nie da się tam nagrywać na cel YouTube'a. Można tylko zdjęcia prywatnie robić na cele, że tak to ujmę, komercyjne. Nie można, jest to zabronione. Dlatego mam tylko zdjęcia. Osoby chętne się zgłoszą w komentarzu, to wyślę najwyżej, chociaż wątpię. A teraz idę do stajni. W zasadzie to już są te stajnie. I tutaj jestem w Parku Pszczyńskim. Pogoda przecudna. I zaraz zobaczymy, co dalej.
i witam spod zagrody żubrów w Pszczynie. Puszcza Pszczyńska niegdyś słynęła z tego typu upraw, między innymi na polowania cesarza Wilhelma II, który to sobie zażyczył posiadać własne żubry. I właśnie dlatego jest tu ta zagroda. I fajny widok na ten zamek tam jest nad wodą. Tylko nie z tej strony oczywiście, ja jestem jakby na prostej do tego zamku. Piękne miejsce. Kurczę, nie ma się jak ustawić. Wszędzie te słońce. W każdym razie rynek zabytkowy, wybudowany przez Hochbergów. Wtedy, kiedy powstał właśnie ten zamek, który odwiedziłem, i niestety ani do stajni, ani do zamku się nie dało dostać ze względu na prawa autorskie. W sensie dostać się dało, ale nie dało się nagrywać, więc będzie tylko z zewnątrz. Dobrze, ja zaraz jadę już do domu. A wy się trzymajcie, do następnego odcinka chyba. Czerwone, wjeżdżam do mojego domu.